będziemy mówić, drogie siostry, drodzy bracia, o chrztach. O chrztach. Dlaczego o chrztach? A więc liczba mnoga, a nie o chrzcie liczba pojedyncza. Bo najczęściej, kiedy mówimy chrzest, to się nam to słowo kojarzy z chrztem, jednym chrztem. Tymczasem Biblia mówi aż o trzech chrztach. Nie o jednym, o trzech chrztach. Każdy z nich jest inny. Każdy z nich jest ważny. Te trzy chrzty to, po pierwsze, chrzest wodny, albo inaczej chrzest w wodzie. Po drugie, chrzest Duchem Świętym, albo chrzest w Duchu Świętym. I po trzecie, chrzest ogniem, albo chrzest w ogniu. Oczywiście główny akcent i najwięcej czasu poświęcimy na ten drugi chrzest, chrzest w Duchu Świętym. Bo to jest niezwykle obszerny temat, który zajmie nam mnóstwo czasu. Będziemy mówić o Duchu Świętym jako takim, będziemy mówić o darach Ducha Świętego, będziemy mówić o owocach Ducha Świętego, będziemy mówić o pełni Ducha Świętego, no a nade wszystko będziemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym. A więc o chrzcie w Duchu Świętym. To będzie ten zasadniczy, trzonowy, główny temat. Ale skoro już mówimy o tematach, o chrztach, no to poruszymy także pozostałe chrzty, chrzest w wodzie i od tego dzisiaj zaczniemy. Potem przejdziemy po omówieniu tego tematu do chrztu w Duchu Świętym, a na koniec powiemy sobie o chrzcie ogniem. Żeby was przekonać, iż Biblia mówi o tych trzech rodzajach chrztów, to proszę, żebyście otworzyli dwa miejsca Bożego Słowa Nowego Testamentu. Pierwsze z nich Ewangelia Mateusza, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 3, wiersz 11 i wiersz 12. I zauważcie, Jan Chrzciciel, ten, który przypowiadał przyjście Mesjasza, Pana Jezusa, mówi tu o chrztach. I mówi w wierszu 11 i 12 w sposób następujący. Powiada, ja was chrzczę wodą. Ja was chrzczę wodą. A więc wymieniony tu już jest ten pierwszy chrzest wodny ku upamiętaniu. A więc ja was chrzczę wodą, a dalej jest powiedziane, ale ten, który po mnie przyjdzie, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem i sandałów godzien nosić, on was chrzcić będzie Duchem Świętym. Duchem Świętym jest wymieniony drugi chrzest, a więc chrzest Duchem Świętym. Chrzest w Duchu Świętym. No i wreszcie na końcu Jan Chrzciciel wymienia trzeci chrzest. Będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. A więc to nie jest to samo. To nie jest to samo, bo gdyby było to samo, to by było inaczej to sformułowane. On was będzie chrzcił Duchem Świętym, ogniem. A tu jest i ogniem, czyli to jest trzeci rodzaj chrztu. Pierwszy chrzest wodny, który był dokonywany przez Jana Chrzciciela, który on dokonywał. Potem drugi chrzest, to jest chrzest w Duchu Świętym. I tu jest wskazanie na Pana Jezusa, że On was będzie chrzcił w Duchu Świętym. I wreszcie i ogniem, czyli Jezus będzie was chrzcił także ogniem. Także w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 3, wierszu 16, ta sama myśl jest powtórzona, ale przeczytajmy, żeby być świadomymi, iż jest mowa o trzech chrztach. O trzech chrztach. A więc Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 3, wiersz 16. Sam Jan odpowiedział wszystkim mówiąc, ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego, On, czyli Jezus, ten, który po mnie przychodzi, On was chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem. I ogniem. I znowu te trzy chrzty są tutaj wymienione. Chciałbym poczynić taką uwagę, iż jest tu napisane, będzie chrzcić was Duchem Świętym. Współczesne tłumaczenia mówią, chrzcić was będzie w Duchu Świętym. Dlatego, że jest tu użyte greckie słowo en, które mówi w czymś, w coś. A więc nie w czymś, ale w coś. On was chrzcić będzie w Duchu Świętym. Będziemy o tym mówić bardziej szczegółowo, gdy będziemy omawiać chrzest Duchem Świętym, chrzest w Duchu Świętym. Ale jeśli ktoś mówi chrzest Duchem Świętym, to jest zrozumiałe, wiadomo o co chodzi, ale poprawniejsze jest, będzie was chrzcić w Duchu Świętym. A zatem trzy chrzty, o trzech chrztach wspomina Pismo Święte, dlatego o trzech chrztach będziemy mówić. Rozpoczniemy od chrztu wodnego, dlatego że jesteśmy akurat niejako w przededniu chrztu wodnego, który będzie miał miejsce w naszym zborze 6 października i dlatego ta lista tam na dole wyłożona. I w związku z tym chcę tym, którzy już ten temat znają, przypomnieć, a tym, którzy się tym tematem interesują, przedstawić nasz ewangeliczny punkt widzenia na temat chrztu wodnego. Jestem świadomy, że nasze zrozumienie jest może nieco inne od innych zrozumień w innych kościołach. I dlatego też będziemy się chcieli przyjrzeć, zwłaszcza naszemu zrozumieniu, dlaczego tak, a nie inaczej rozumiemy. W praktyce kościołów bowiem, jak wiecie, spotykamy dwa rodzaje chrztów. Mam cały czas na myśli chrzest wodny już w tej chwili. A więc istnieją dwa rodzaje nauczania, zrozumienia chrztu wodnego. Po pierwsze, pierwsze zrozumienie, pierwsza praktyka to chrzest tak zwany bierny. Chrzest bierny. Kiedy zachodzi chrzest bierny? Chrzest bierny zachodzi wtedy, gdy chrzczony, a więc chrzczony, czyli katechumen, tak się ich nazywa, tych, których się chrzci, a więc katechumen, gdy chrzczony, zachowuje się biernie, jest najczęściej niemowlęciem i w rzeczy samej nie wie, co się z nim dzieje. Nie wie, co się z nim dzieje, gdy jest chrzczony. Jest po prostu bierny. No i w związku z tym nazywa się ten chrzest chrztem biernym. I przypuszczam, że wielu z nas tu obecnych takim właśnie chrztem zostało ochrzczony. Ja nie. Ja nie byłem chrzczony jako bierny katechumen. W związku z tym nie mogę siebie wliczyć w ten rodzaj chrztu. Ale myślę, że niektórzy z was albo większość z was takim chrztem zostało kiedyś ochrzczonych. I chrzest ten, czyli chrzest bierny, praktykowany przez różne kościoły, odbywa się najczęściej poprzez pokropienie jakimś kropidłem, wodą, albo polanie główki niemowlęcia z jakiegoś naczynia. I o ochrzczeniu niemowlęcia najczęściej decydują albo rodzice, a więc rodzice, którzy przynoszą swoje dziecko do chrztu, albo opiekunowie, jeśli załóżmy jest tak, że rodzice nie mogą z jakichś powodów przynieść swojego dziecka do chrztu, no to wówczas decydują o tym inne osoby. I to jest pierwszy rodzaj chrztu. Mówimy, że jest on praktykowany w tak zwanych nominalnych kościołach, cokolwiek by to słowo nie znaczyło, a więc jest praktykowany w większościowych, nominalnych kościołach. Nie będę wymieniał z nazwy, bo to nie o to chodzi. Każdy z nas żyje na tej ziemi i wie, jakie kościoły ten chrzest praktykują. No i wreszcie drugi rodzaj chrztu to jest chrzest tak zwany aktywny, czynny.
I ma on miejsce wtedy, gdy chrzczony, a więc katechumen, sam decyduje, sam prosi i jednocześnie spełnia określone przez Biblię warunki dopuszczenia do chrztu. Bo nie zawsze bywa tak, że ktoś, kto chce przyjąć chrzest, jest do tego chrztu dopuszczany. I istnieje zgoda na to, żeby został do chrztu dopuszczony. Jeśli życie człowieka nie poświadcza nowonarodzenia, jeśli człowiek, który chce przyjąć chrzest wodny, jest człowiekiem na przykład uzależnionym od nałogów albo prowadzi życie niemoralne, to najczęściej takich ludzi się do chrztu nie dopuszcza. To takich ludzi do chrztu się nie dopuszcza. Choć chce, choć pragnie. Albo jeśli taki człowiek kieruje się jakimiś partykularnymi motywacjami. Na przykład ma narzeczoną z kościoła, gdzie jest praktykowany chrzest w wieku dorosłym. A on takiego chrztu nie przyjął. A narzeczona mu stawia warunek. Jeśli chrztu nie przyjmiesz, nie wyjdę za ciebie za mąż. No to żeby spełnić jej życzenie, bo to przeważnie tylko do ślubu się spełnia życzenia, no to się ochrzczę. A jeśli taką postawę ktoś reprezentuje, to oczywiście ci, którzy są odpowiedzialni za przykładne dopuszczanie do chrztu, no nie muszą się zgodzić na to, aby taka osoba została ochrzczona. Powiecie, no ale przecież on chce. No ale kochani, przypomnę, do Jana Chrzciciela wychodziła cała Jerozolima, wychodziło wielu ludzi, wychodzili żołnierze i inni. Pamiętacie to wydarzenie? Czy mam wam je z Biblii przypomnieć? Jest to wyraźnie napisane. Oni przychodzili do Jana Chrzciciela nad Jordan, by się dać ochrzcić. A on ich bardzo traktował, bardzo obcesowo, bardzo szorstko. Kto z was pamięta, jak się odniósł do nich Jan Chrzciciel? Rodzaju jaszczurczy. Kto was tutaj, plemię żmijowe, kto wam powiedział, że macie tu przyjść? Najpierw niech wasze życie zacznie przynosić owoce godne pokuty, godne upamiętania. Niech wasze życie poświadcza, że nastąpiła w waszym życiu przemiana, a wtedy przyjdźcie i dajcie się ochrzcić. A więc jest w Biblii wzmianka o tym, że nie wszystkich, którzy chcieli się ochrzcić, ich chrzczono. A zatem wracamy. Chrzest aktywny. To ma miejsce wtedy, gdy osoba dorosła, świadoma, wiedząca, co czyni, z własnej i nieprzymuszonej woli pragnie być ochrzczona. Ale jej życie poświadcza, że się narodziła na nowo, że ma społeczność z Bogiem, że jej życie zostało zmienione. Wówczas może nastąpić chrzest wodny. Mówimy o chrzcie. Chrzest. Odpowiedzmy sobie na pytanie na wstępie, co to jest chrzest? Co mamy na myśli, gdy mówimy chrzest? No wyobraźcie sobie, że wzięlibyście mikrofon do ręki, wyszli na ulicę Ustronia i zapytali pierwszą, lepszą osobę. Wytłumacz mi, co to jest chrzest. Co byście usłyszeli? Chrzest? No to co? No to jest, bierze się dziecko i niesie się do kapłana, do kościoła. To jest chrzest. Nie, ale nie o to chodzi. Co to jest chrzest? Co oznacza słowo chrzest? Ja myślę, że nawet niektórzy ewangelicznie wierzący chrześcijanie mieliby problem z odpowiedzią na pytanie, co to jest chrzest. No chrzest, no ochrzciłem się, byłem w baptysterium albo w Wiśle i mnie ochrzczono. No dobrze, ale definicja chrztu, co to jest chrzest? Co to jest chrzest? Widzicie, my jako chrześcijanie posługujemy się sloganami, których ludzie żyjący obok nas niekoniecznie rozumią.
Prawda? Niekoniecznie rozumią. To samo dotyczy słowa, które dla nas jest tak oczywiste, tak zrozumiałe, jak dwa dodać dwa. Nowonarodzenie. No powiedzcie komuś, musi się na nowo narodzić. Kochany, moja mama już nie żyje od 30 lat. A więc czasem my mamy tak zwany chrześcijański slogan. Mówimy coś, my to rozumiemy. My to rozumiemy, ale inni wcale tego rozumieć nie muszą. Dlatego gdy cokolwiek, komukolwiek mówimy, musimy używać takich zwrotów, takich wyrazów, żeby były one zrozumiałe. Bo jeśli zaczniemy naszą gwarą chrześcijańską się posługiwać, to będzie problem ze zrozumieniem nas. Ja stąd nie pochodzę. I ktoś mi w ubiegłą niedzielę, będąc w jednym miejscu na obiedzie, na obiedzie u pewnego tutejszego kogoś, Stella, kto tutaj całe życie mieszkał, i on się mnie pyta tak, słuchaj, nie w ubiegłą niedzielę, w ubiegłym tygodniu, bo w ubiegłą niedzielę byłem tutaj. Ktoś, on się mnie pyta, czy ty, już nie pamiętam tego słowa, co to było, ale to było, mówię, wiesz co, ja już tyle lat tam mieszkam i ja naprawdę nie wiem, o co chodzi. I co chcesz powiedzieć? A więc tak czasem bywa z nami, że my mamy slang chrześcijański, ale pozostali ludzie tego nie rozumieją. I dotyczy to także słowa chrzest. No, mówię, gdybyście zapytali pierwszą lepszą osobę, nawet jeśli 10 dzieci ochrzciła, co to jest chrzest? No chrzest. No dobrze, ale co to jest ten chrzest? No pokropienie, ale... To też jest ciągle to samo, chrzest. A więc co to jest chrzest? I najlepiej w takim wypadku, oczywiście, kto ma możliwość odwołać się do języka oryginalnego, a więc języka, w którym napisany został Nowy Testament. A jak wiecie, tym językiem, którym napisany został Nowy Testament, jest język grecki. I w języku greckim, a więc w oryginale Nowego Testamentu, tam, gdzie w języku polskim tłumacze zamieścili słowo chrzest, jest wszędzie użyte słowo baptizo. Baptizo. Tak jak mówię, tak się pisze. Baptizo. Nie przez B, tylko przez P. Baptizo. A więc B-A-P-T-I-Z-O. Wszędzie w języku greckim, w Nowym Testamencie, jest tam, gdzie jest w polskim języku słowo chrzest, tam jest słowo baptizo. A cóż takiego oznacza w języku greckim? Co rozumieli Grecy, gdy wypowiadali słowo baptizo? Bo tego słowa używano powszechnie, tak jak my dzisiaj używamy polskiego języka przy różnych okazjach, tak Grecy tym językiem, którym Biblia, Nowy Testament został napisany, tym językiem się posługiwali. I oni także często używali słowa baptizo w codziennej praktyce. Powiem wam kilka sytuacji, może dwie, trzy, kiedy Grecy się posługiwali tym słowem baptizo. Na przykład, no, dzisiaj my tego nie rozumiemy, zwłaszcza młodsze kobiety tego nie rozumią, ale starsze wiedzą, że kiedyś nie było pralek, do których można było nawrzucać wszystkiego, białe, czarne, albo napchać, włączyć i już się pierze. Starsze panie pewnie pamiętają, a przynajmniej ja też pamiętam coś z tego, że się brało rzeczy, które miały być wyprane, szło się z nimi do rzeki, tak przynajmniej moja mama robiła, tam miała jakiś taką pralkę w ręce i gdzieś tam na kamieniu prała ta automatyczna pralka. I potem zanurzała to, co prała w wodzie i płukała. I ten moment zanurzenia na przykład w wodzie jakiegoś stroju, jakiegoś prześcieradła, nazywało się baptizo, a więc zanurzyć w wodzie. Kobieta zanurzała i wynurzała. I ten moment zanurzenia to był baptizo. Gdyby
sąsiadka zapytała, czy ty już zanurzyłaś, wypłukałaś, zanurzyłaś, to tamta by odpowiedziała, baptizo, tak, zanurzyła. Albo wtedy jeszcze inaczej. No, dzisiaj też tego trudno to jest wytłumaczyć, co niektórym, bo dzisiaj się odkręca kran i woda leci. A kiedyś tak nie było. Kiedyś były studnie, głębokie niekiedy studnie, w zależności od tego, gdzie ta studnia była umiejscowiona. Były takie żurawie, ciągnęło się taką żelć, kto to pamięta, ten pamięta. Albo kołowrotek i tam się łańcuch kręcił, na końcu tego łańcucha albo tego żurawia było wiadro i to wiadro się spuszczało do studni, po co? Albo kręciołkiem na łańcuchu czy na sznurze spuszczało się do studni, po co? Po to, żeby zaczerpnąć wodę, a więc wody. I moment zanurzenia tego wiadra w wodzie, po to, żeby się napełniło wodą, nazywało się baptizo, a więc zanurzenie. A zatem słowo chrzest dosłownie oznacza zanurzenie, dosłownie oznacza zamoczenie. No, tłumacze nie mogli sobie z tym poradzić, więc użyli słowa chrzest. Ale dosłownie oznacza to zanurzenie, oznacza to zamoczenie. I widzicie, moi drodzy, dlatego, że żeby móc zanurzyć kogoś, katechumena, zamoczyć kogoś, chrzty odbywały się nie z wiaderka, chrzty odbywały się gdzie? W rzekach. Proszę, zwróćcie uwagę, Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, wiersz 13 do 17. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, od 13 do 17 wiersza. Strona 1029. Czytamy tak. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, aby się dać ochrzcić przez Niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. A Jezus odpowiadając, rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został baptizo, a więc tu jest użyte to słowo baptizo, ochrzczony, wnet wystąpił z wody i otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Świętego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc gdzie chrzcił Jan? Przy jakiejś studni polewając, kropiąc? Nie, wyraźnie wynika z tego tekstu, że Jan chrzcił w Jordanie. Jan dokonywał baptizo w Jordanie. I Jezus, mając lat 30, udał się tam, nad Jordan, gdzie chrzcił Jan. Ktokolwiek był na wycieczce w Palestynie, to mam nadzieję, iż przewodnicy pokazywali wam to miejsce, gdzie Jan prawdopodobnie, bo to trudno jest stwierdzić, właśnie w wodach Jordanu dokonał baptizo, czyli dokonał zanurzenia Jezusa w wodzie. Popatrzcie na drugie miejsce także. Ewangelia Jana, tym razem 3 rozdział, 22 wiersz. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 22 wiersz i 23 wiersz. Potem Jezus poszedł wraz z swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi i chrzcił. Jan także chrzcił w Ainon, blisko Salim. Dlaczego tam, a nie w innym miejscu chrzcił? Odpowiedź jest w dalszej części wiersza. No, jaka jest ta odpowiedź? Bo tam było dużo wody. A ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. I znowu spotykamy zarówno Jana Chrzciciela, jak i Pana Jezusa w Ainon, a więc Ainon chrzczących. Dlaczego tam chrzczących?
no bo tam było dużo wody. Woda była potrzebna do zanurzenia katechumena. I w związku z tym tam się odbywały chrzty. Dalej, gdy czytamy Pismo Święte, to nie tylko Jan Chrzciciel chrzcił tam, gdzie było dużo wody. Już się dowiedzieliśmy, że także Jezus Chrystus, choć On sam nie chrzcił, potem jest dalej wyjaśnienie, ale uczniowie Jego chrzcili tam, gdzie było dużo wody. Ale zwróćcie też uwagę na to, że pierwszy Kościół praktykował chrzest także tam, gdzie było dużo wody. Oto w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, od 36 do 38 wiersza jest ukazany Filip, ewangelista, który przejął, on nie należał do apostołów, on był jednym z 7 wybranych do usługiwania przy stołach, ale od apostołów odwzorowywał praktyki pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan. I oto w pewnym momencie dworzanin królowej Etiopii zwrócił się do niego z prośbą, aby być ochrzczonym. Popatrzcie, co zrobił Filip. Jaką praktykę zastosował Filip. Jaki sposób ochrzczenia został mu przekazany, a on to wykonał. Popatrzcie, 36 do 38 wiersza. A gdy tak jechali drogą, przybyli, 8 rozdział, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, do tego miejsca jeszcze w późniejszym momencie wrócimy, jeśli wierzysz z całego serca, to możesz. A odpowiadając, ten człowiek odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał Filip zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. A więc znowu nastąpiło wejście do wody i baptizo, zanurzenie, bo słowo ochrzcił to znaczy zanurzył, baptizo. A zatem zauważcie, Jan Chrzciciel chrzcił tam, gdzie było dużo wody. Po co? Bo chrzest to zanurzenie. Pan Jezus chrzcił tam, gdzie było dużo wody. Dlaczego? Bo chrzest to zanurzenie. Filip, choć nie należał do apostołów, ochrzcił tego człowieka tam, gdzie była rzeka. Dlaczego? No bo chrzest to nic innego jak zanurzenie. I w zasadzie pierwszy Kościół aż do IV wieku praktykował tylko tę formę chrztu. Chrzest przez baptizo, zanurzenie, aż do IV wieku. W IV wieku zaczęły się pojawiać pewne turbulencje, pewne problemy. Kto uczestniczył w naszych wykładach związanych z Apokalipsą, ten wie, że od IV wieku Kościół zaczął przeżywać kryzys. Stał się bardziej instytucją niż Kościołem. A to dlatego, że Konstantyn Wielki nadał takie prawa Kościołowi chrześcijańskiemu, takie prawa, tyle przywilejów, że Kościół chrześcijański stał się dominującym Kościołem, zmuszającym Kościołem. Poza tym ludzie, żeby zdobyć lepsze stanowiska i względy u cesarza Konstantyna, no to stawali się chrześcijanami właśnie dla jakichś zysków. Chrześcijanin mógł liczyć na lepsze względy, chrześcijanin mógł liczyć na lepszą pracę, chrześcijanom dawano najlepsze, odbierano poganom, a dawano chrześcijanom najlepsze kościoły. Do tej pory, tak jak już mówiłem, chrześcijaństwo było prześladowane, było kościołem cierpiącym, prześladowanym, ale od tego momentu chrześcijaństwo stało się kościołem, instytucją prześladującą, a więc prześladowało
pogan. Odwzajemniało się tym, co samo kiedyś znosiło. A tak przecież nie powinno być, jak rozumiemy. Biblia mówi wyraźnie, że nie powinniśmy odpłacać złem za zło. A więc to nie było dobre świadectwo, ale tak się zaczęło. Ale to nie tylko to. Zaczęła się gonitwa za stanowiskami. Każdy chciał być jak najwyżej w hierarchii. No i bardzo często względy polityczne były przedkładane nad sprawy duchowe. Nie dbano o czystość Ewangelii. Zresztą pamiętacie, mówiłem, chrześcijanie zostali w tych trzech pierwszych wiekach, czy w czterech pierwszych wiekach wytępieni. Pozostało ich bardzo niewielu. Inni, ci najgorliwsi, spłonęli na stosach, albo rozszarpani przez dzikie zwierzęta na arenach rzymskich, albo te słynne pochodnie Nerona, gdzie tępiono bez miłosierdzia chrześcijan. W związku z tym nie było ich za wielu. Poza tym musimy pamiętać o drugiej rzeczy. Wtedy jeszcze Biblia nie był, jeszcze wtedy nie było Nowego Testamentu. Nie było Nowego Testamentu, w związku z tym nikt nie mógł otworzyć Ewangelii Mateusza, Ewangelii Łukasza, Ewangelii Marka, czy Dziejów Apostolskich i powiedzieć, tu jest napisane. Tak jest napisane. Nie było jeszcze wtedy. Gdzieś krążyły, owszem, odpisy po różnych społecznościach w Antiochii, w Efezie, ale nie było do codziennego użytku Nowego Testamentu. I w związku z tym, jeśli wprowadzano jakiś dogmat, jakiś zwyczaj, no ludzie myśleli, że tak to ma być. Nikt tego nie był w stanie sprawdzić. No jak sprawdzić? Z czym to porównać? No a po trzecie musimy pamiętać, że apostołów już w tym czasie nie było. Bo gdyby był apostoł Paweł albo Piotr, to by powiedział, słuchajcie, od początku tak nie było. Na początku tak nie było, no ale Piotr w międzyczasie zginął śmiercią męczeńską, Paweł zginął śmiercią męczeńską. Nawet już Jan, najdłużej żyjący, nie żył około 100 roku. W związku z tym nie było autorytetów, do których by się można było odwołać. Powiecie, ojcowie Kościoła. Kochani, nie chcę wam opowiadać o ojcach Kościoła, bo co ojciec Kościoła, to inna herezja. Każdy wymyślał, co chciał. Nie wiem, czy wiecie, że niektórzy ojcowie Kościoła zaprzeczali, że Bóg jest osobą. Inni ojcowie Kościoła zaprzeczali, że Jezus Chrystus jest osobą. A jeszcze inni zaprzeczali, że Duch Święty jest osobą. Groch z kapustą. Każdy myślał, jedni drugich wyłączali, jedni drugich piętnowali. A więc to nie były autorytety. To, że się ktoś dzisiaj odwołuje na ojców Kościoła, to jest słaby argument. To jest bardzo słaby argument, bo ojcowie Kościoła w zasadzie nigdy nie byli jednomyślni. Bywały i takie sytuacje, że Konstantyn Wielki zwoływał synod i zmuszał ich, żeby się wreszcie zgodzili na jakiś temat. Te synody trwały całymi latami, dziesiątki lat i nie mogli osiągnąć, jak to dzisiaj mówimy, konsensusu. A więc zgody na jakiś temat. No więc trudno, nie było autorytetów. Dlatego też w IV wieku zaczęły się pojawiać pewne problemy. W tym także pojawił się problem z chrztem wodnym. Niektórzy doszli do wniosku, że skoro rodzice są wierzący, matka i ojciec są wierzący, a więc są chrześcijanami, załóżmy, no to dziecko, które się rodzi, jest automatycznie chrześcijaninem. Jest automatycznie chrześcijaninem. A skoro jest automatycznie chrześcijaninem, no to trzeba tę autentyczność jego chrześcijaństwa potwierdzić czym? Chrztem wodnym. A więc ochrzcić to dziecko. No, do tego dołączono potem następne różne zrozumienia, o których będziemy może mówić. A więc do takiego wniosku dochodzili chrześcijanie w owym czasie. Skoro rodzice są wierzący, to i dzieci automatycznie są wierzące. To było jedno.
To było jedno twierdzenie. Jak już wspominałem na poprzednich wykładach, na poprzedniej serii, drugim było coś takiego, że praktykowano chrzest w ostatniej godzinie życia. Niektórzy nie przyjmowali przez całe życie chrztu, czekali, aż będą oddawać ostatni dech i wtedy szybciutko ich chrzczono. Zapytacie dlaczego? No bo wierzyli, że chrzest usuwa grzech. I jeśli człowiek później się ochrzci, w ostatniej chwili życia, to nie będzie już miał możliwości zgrzeszyć i pójdzie do nieba. No bo gdyby się tak ochrzcił rok wcześniej, no to jeszcze przez rok mógłby grzeszyć. I co potem? A więc i na temat chrztu narobiło się wiele, wiele zamieszania, wiele chaosu. No i w związku z tym od gdzieś mniej więcej czwartego roku praktykowano dwa rodzaje chrztów. Po pierwsze chrzest dorosłych, ciągle jeszcze tu i ówdzie był chrzest dorosłych, a więc ten chrzest, o jakim czytaliśmy, który praktykował Jan Chrzciciel, Pan Jezus i apostołowie, ten ciągle jeszcze był praktykowany, ale był też praktykowany już powoli wprowadzano chrzest dzieci. A więc dwojakiego rodzaju chrzty były praktykowane. Taki i taki, taki i taki. Problem polega na tym, że chrzest niemowlęcia jest zdecydowanie wygodniejszy, mniej problematyczny niż chrzest dorosłego. No bo chrzest dorosłego to po pierwsze kapłan musi wejść do wody, a więc chrzciciel musi wejść do wody, żeby ochrzcić katechumena. Musi wejść do wody, no bo jak inaczej? Filip musiał wejść wraz z tym eunuchem do wody. Po drugie, chrzczony katechumen musi wejść do wody. No, niektórzy się tak panicznie wody boją, że w życiu się nigdy nie kąpali, bo się boją wody. A więc to też jest pewien problem. No, myśmy poszli teraz na łatwiznę, to prawda. Poszliśmy na łatwiznę i wodę podgrzewamy, a mimo to, co niektórzy narzekają, że woda była zimna. No bo jakaż może być woda z Wisły, jak nie zimna, choć podgrzewana. Ale przecież były takie czasy, takie okresy. Ja pamiętam, kiedy chrzciłem po raz pierwszy w Wiśle Malince, w tej górskiej, tam w górskiej rzece, to zęby mi, nie mogłem zapanować nad swoimi zębami, bo taka była zimna woda, chrzciłem chyba ze 20 osób, zgrzytałem, ale nie ze złości zębami, no bo zimna była woda. To nie jest wygodne. To nie jest dla chrzczącego wodne, to nie jest wygodne, to dla pastora, czy jakbyśmy go tam nie nazwali, diakona, ktokolwiek chrzci, to nie jest wygodne wejść, zmoczyć się, trochę tak, no niewygodne. Po drugie, niewygodne dla tego, kto jest chrzczony, to też nie jest wygodne. A trzeba też powiedzieć, że kiedy było prześladowanie na przykład na wschodzie, nawet i u nas, jak było prześladowanie, to się to najczęściej robiło w nocy. To też nie było wygodne, to nie jest wygodne. I wtedy też to po części było niewygodne. No ja mogę powiedzieć o swoim chrzcie. Gdy się nawróciłem po roku czasu zrodziło się we mnie pragnienie na podstawie czytania Pisma Świętego, że powinienem się ochrzcić. I chciałem się ochrzcić. Poszedłem do przełożonego zboru, do pastora, zgłosiłem się do chrztu. Powiedział, dobrze, nazbiera się trochę więcej osób, wtedy zrobimy chrzest. A ponieważ w tej miejscowości, w której miałem przyjmować chrzest, rzeka jest tak głęboka po żabie kostki, a więc taka, no to jak się mieliśmy ochrzcić? Nie dało się ochrzcić w takiej rzece. Więc co zrobiono? W sobotę zrobiono taką tamę na tej rzece, żeby przez noc ta woda się nazbierała. No więc woda się zbierała. No ale widzicie, ludzie są kochani, ale czasem złośliwi. Ktoś po prostu w nocy tę tamę zburzył. I my przychodzimy do chrztu, wody nie ma.
No więc co zrobić? Zastawiono drugi raz, postawiono wartownika przy tej tamie, a myśmy z konieczności musieli odbyć nabożeństwo. No ale tej wody się nazbierało, jak powiedziałem, jak kot napłakał. No i zeszliśmy się, żeby się ochrzcić. Ludzie stanęli z jednej strony, z drugiej strony. Przykro mi mówić, no ale żartów, kpin, wyśmiewania się było co niemiara. No ale jak to ludzie zawsze sobie coś tam potrafią humoru dodać. No więc kpili, drwili, a myśmy, ta garstka ludzi zebrana nad wodą, stali jak ofiary losu. No bo jak to inaczej nazwać? No i chrzczący, chcąc nas ochrzcić, musiał się dużo napracować. No bo jak mówię, wody było tyle, a więc musiał nas mocno się napracować, żeby nas ochrzcić. W każdym razie to nie jest wygodne. Wygodnie jest przyjść, pokropić i koniec. Prawda? To nie jest problem. To nie jest żaden problem polać i tak dalej. I dlatego w pewnym momencie zaczął Kościół dochodzić do wniosku, po co tyle trudu, po co tyle problemów, po co tyle problemów, po co tyle trudów do kościoła, chrzcielnica i powiedzmy sobie pokropimy, polejemy i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie, kiedy Kościół przeżywał kryzys, wprowadzono, jak powiedziałem już, wiele nie zawsze zgodnych z Biblią praktyk. Wiele, w tym także niezgodną z Biblią praktykę, przepraszam bardzo, jeśli ktoś się ewentualnie poczuje urażony, w tym także niezgodną z Biblią praktykę chrztu małych dzieci. Zaczęto to wprowadzać. Powiem tylko tak. W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w której się uczyłem, historia Kościoła była napisana przez luterańskiego profesora. I kiedy mówi o chrzcie, na koniec stwierdza, na temat chrztu małych dzieci Biblia się nie wypowiada. Jeśli ktoś mi nie wierzy, proszę podejść do mnie, ja na przyszły wtorek przyniosę tę historię Kościoła i pokażę, w którym miejscu to jest napisane. Bo rzeczywiście Biblia na temat chrztu małych dzieci się nie wypowiada. Proszę, znajdźcie mi takie miejsce w Biblii. Ja lubię, jeśli mi ludzie podpowiadają to, czego ja nie wiem. Kiedyś, gdy usługiwałem, no teraz jak usługiwałem w Stanach Zjednoczonych, mówiłem na temat prorokowania w jednym zborze i powiedziałem tak, pokażcie mi choć jedno miejsce w Nowym Testamencie, gdzie jest mowa o tym, że prorok brał człowieka za stodołę i mu prorokował. Rozumiecie, to za stodołę w cudzysłowie. A więc brał go gdzieś tam za węgiel i mu prorokował to. Pokażcie mi choć jedno takie miejsce. Bo co? Bo mieli problem. Jakiś tam prorok im naprorokował osobiście w oddzielnym pokoju tamto. No i oni teraz nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić, co z tym problemem zrobić. Ja mówię, pokaż mi, kochana siostro, gdzie jest w Biblii, w Nowym Testamencie, choć jedno miejsce, że prorok na przykład Agabus wziął kogoś tam za róg, za węgiel i mu w cztery oczy prorokował. Nie ma czegoś takiego. Owszem, jest o prorokowaniu, ale jeśli chodzi o prorokowanie nowotestamentowe, to jest powiedziane, że prorok powinien prorokować, a zbór powinien rozsądzać. A więc proroctwo powinno być wypowiedziane w zborze, żeby cały zbór to słyszał, żeby cały zbór rozsądzał. A nie tam gdzieś po kryjomu coś komuś naobiecywać, naprorokować. Nie mam takiego argumentu. Powiesz w Starym Testamencie, zostawmy to, będziemy mówić o darze prorokowania, to rozróżnimy prorokowanie staro od nowotestamentowego. A więc coś takiego się pojawiło. I muszę wam powiedzieć, że powiedziałem tak, za tydzień znowu tu będę. Jeśli ktoś znajdzie takie miejsce w Biblii, gdzie jest w Nowym Testamencie, gdzie to jest napisane, to chętnie usiądę i porozmawiam. I rzeczywiście znalazła się siostra, która przyszła następną niedzielę
z wypisanym na kartce, wypisanymi na kartce wersetami. No ale mnie to nie przekonało, no bo czy może przekonać, czy mogło mnie przekonać proroctwo chwileczkę. Bądźcie cierpliwi, bo mi jego nazwisko wyleciało z pamięci, choć wiem, o kogo chodzi. O, proroctwo Symeona. Gdy wziął Pana Jezusa na ręce i prorokował. No ja się pytam, no i co? I ty to uważasz, że to jest właśnie to? Bo rzeczywiście Symeon wziął Pana Jezusa na ręce i prorokował. No ale czy to można powiedzieć, czy to można przenieść na nowotestamentową praktykę manifestacji daru prorokowania? No, parę miejsc mi zacytowała, no, ale każde można było wytłumaczyć, wyjaśnić. Starałem się to zrobić i mam nadzieję, że ta droga siostra to zrozumiała, że to zrozumiała. No, to samo dotyczy chrztów. A więc po pewnym czasie chrzest ten biblijny chrzest został zastąpiony chrztem wygodnym, chrztem małych dzieci. Ostatecznie te dzieci nie są winne, one nieświadomie to robią, ale bardziej odpowiedzialni są ci, którzy za nich decydują. Ci, którzy za nich decydują, są bardziej odpowiedzialni. No ale zadajmy sobie na koniec dzisiejszego rozważania pytanie. Czy Bóg dopuszczał kiedykolwiek taką oto ewentualność, że On coś postanawia, a człowiek ma prawo to zmienić? Ze względów różnych. No, wygodnictwo, niewygodnictwo, strach, obawa. Czy Bóg kiedykolwiek na cokolwiek wyrażał zgodę, żeby ludzie za Nim poprawiali? Czy możemy dopuścić taką ewentualność, że Bóg powiedział tak, a ludzie powiedzieli, Boże, my Ciebie poprawimy, bo Ty tutaj zrobiłeś błąd. Pozwolisz, że Cię skorygujemy. Mnie korygujcie. Ja bardzo chcę, żebyście mnie korygowali, jeśli się pomyliłem. Moja żona bardzo często to robi, po nabożeństwie oczywiście, jak nikt nie słyszy. Koryguje moje usługiwanie. Czasem mi się to nie podoba, no bo człowiek zawsze ma tam jakiś honor, jakąś ambicję, zdrową albo niezdrową. No ale ona nie zważa na to, ciągle mnie koryguje. Czasem pomylę nazwiska, no ja nie chcę tu niczego kochanemu bratu, który w niedzielę usługiwał, dopinać, ale Naaman nie przyszedł do kapłana, tylko przyszedł do Elizeusza, proroka. Natomiast, no widzicie, czasem w ferworze mówienia można coś tam podobno ja kiedyś zamiast Jezus powiedziałem szatan nawet. Widzicie, to się może zdarzyć, dlatego ja lubię, jak mnie ktoś koryguje, jak ktoś powie, słuchaj, pomyliłeś się, to nie było tak. To nie Abraham przeprowadzał lud izraelski przez Morze Czerwone, tylko Mojżesz. Choć ja tego nigdy nie powiedziałem, ale to ktoś tak prorokował. Tak jak w proroctwie, tak mówi Pan, tak jak Abraham przeprowadzał lud izraelski przez Morze Czerwone, tak ja was poprowadzę. A potem chwileczkę, to nie Abraham był, tylko Mojżesz. A więc człowiek się może pomylić. Mylić się to rzeczą ludzką. Zgadza się i ja lubię, jak mnie ktoś skoryguje, bo to znaczy, że pilnie słuchał. Jak się wszyscy ze wszystkim zgadzają, to wiadomo, tak mnie słuchają. Ale czy Bóg dopuszcza taką ewentualność, żeby za Nim cokolwiek korygowano? Posłużę się trzema miejscami Pisma Świętego i na tym zakończymy dzisiaj, kochani. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. 25 rozdział, 40 wiersz. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 40 wiersz. Druga Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 40 wiersz. Jest to strona 90. Jest to strona 90. Tu jest dłuższy opis. Widzicie, jeśli będziecie mieć swoje Biblię na przyszłość, to będziecie mogli popatrzeć na kartkę z jednej i z drugiej strony
I zauważycie, że chodzi tu o czas pobytu Mojżesza na górze Synaj. Bóg rozmawia z Mojżeszem, pokazuje mu stół na chleby pokładne, pokazuje mu świecznik, pokazuje mu wreszcie wiele innych rzeczy. Tak, pokazuje mu, co ma zrobić w pewnym momencie. A kiedy Mojżesz już schodził z góry, posłuchajcie, co Bóg do niego powiedział. Bacz, inaczej uważaj, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Jaki kolor ma mieć ten haczek? Jaki kolor, jak wielki ma być ten, to kółeczko? Jaki kolor z tej zasłony? No, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Czy to miało jakiekolwiek znaczenie? Przecież Mojżesz mógł powiedzieć, no tak, tak, co prawda Bóg tak mówił, że to ma być fiolet, ale zrobimy z tego czerwień, bo mi to bardziej pasuje, bo to jest bardziej do twarzy albo coś w tym rodzaju. Kapłan miał mieć taki ubiór. Mojżesz mógł powiedzieć, no chwileczkę, ten guzik damy tu, a nie tu. No co to za problem w guzikach? Ludzie, no nie czepiajmy się szczegółów. Ale czy Mojżesz miał na to przyzwolenie? Miał czy nie miał? Nie miał. Bóg mu powiedział, masz dokładnie zrobić tak, jak ci zostało pokazane. Ani na lewo, ani na prawo nie masz przyzwolenia się przesunąć. Bo gdyby Mojżesz cokolwiek zmienił, to chwała Pana by nie stąpiła na tę świątynię. Dlaczego? Bo Bóg by powiedział, to nie jest moja świątynia. To jest twój pomysł. Toś ty tak zrobił. Ja ci dałem inny wzór. Dlatego Mojżesz to uczynił dokładnie tak, jak mu było pokazane na górze. Drugie miejsce. Ta sama księga, 39 rozdział, 43 wiersz. A gdy Mojżesz obejrzał całe dzieło, które mu Bóg zlecił, zobaczył, że zrobili je tak, jak nakazał Pan. Tak je zrobili, więc pobłogosławił ich Mojżesz. Jak zrobili budowniczowie namiotu? Dokładnie tak, jak Mojżesz im przekazał. Dokładnie tak, jak Bóg przekazał Mojżeszowi, a Mojżesz im. Dokładnie tak. Stół miał stać tam i tam stał. Lampa miała stać tam i tam stała. Nie było przesunięć, nie było zmiany, nie było. Dokładnie tak zostało zrobione, jak Bóg zaplanował. No i jeszcze jednego człowieka zapytajmy. Będziemy o nim pewnie mówić w niedzielę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 22 wiersz. Kto był architektem Arki Noego? Bóg dokładnie zaplanował, ile ma być przegród, ile, jaka długość, jaka szerokość. Wszystko Bóg dokładnie zaplanował, a Noe to miał wykonać. Noe przecież mógł przesunąć tę ścianę, powiedzieć, a mojej żonie się należy większe pomieszczenie, więc przesuniemy, a synom trochę zmniejszymy. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 22. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg, tak uczynił. Błogosławiony człowiek, który postępuje ściśle według Bożego Słowa, który nie odstępuje ani na lewo, ani na prawo, który nie wprowadza korekt tym, co Bóg mu nakazuje. Niektórzy ludzie niestety zboczyli z drogi, bo doszli do wniosku, że mogą korygować postanowienia Boże. Bóg powiedział tak, ale my zrobimy inaczej. Ale wtedy Bóg się nie może takiego przyznać, ponieważ to nie jest jego plan. To jest już ludzki plan. I niestety to samo moglibyśmy odnieść do chrztu. Nie ma w Piśmie Świętym, nie ma w Nowym Testamencie, tak jak powiedział Zibert, a więc autor tej historii Kościoła, nie ma wzmianki w Nowym Testamencie na temat chrztu małych dzieci. Ale dlaczego się pojawił, to należałoby zapytać tych, którzy to wprowadzili.